Witam Państwa w momencie szczególnym. Polską wstrząsnęła dziś informacja o złożeniu dymisji przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcę operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, pana generała Tomasza Piotrowskiego. Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może lada godzina zmienić się w konflikt globalny. Szczególnym kontekstem dla tej sytuacji jest fakt, że za 100 godzin odbędą się w naszym kraju wybory parlamentarne. Jak nigdy w ostatnich latach potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Zwracam się w związku z tym do wszystkich oficerów i generałów Wojska Polskiego o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności. Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy, oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, w relacjach między partyjną władzą a Wojskiem Polskim. Ale za kilka dni jest realna szansa, że rządy prawa i rządy konstytucji wrócą także do tej sfery naszego życia publicznego. Najważniejszym zadaniem dzisiaj, i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta, jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło, o wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych. Tego oczekuje opinia publiczna i to jest warunek uzyskania takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Chcę też zapewnić wszystkich żołnierzy, że już niedługo słowa, jakie wypowiadacie w czasie przysięgi, słowa roty, że żołnierz Wojska Polskiego będzie służyć wiernie Rzeczpospolitej, bronić jej niepodległości i granic, i stać na straży Konstytucji. Wszystkim tym politykom, którzy zapomnieli o słowach Konstytucji, przypomnę artykuł 26. Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Nie ulega wątpliwości, że dla naszego bezpieczeństwa, dla stabilności polskich sił zbrojnych, dla wypracowania wspólnej narodowej strategii bezpieczeństwa potrzebny jest porządek, ład konstytucyjny i odpartyjnienie Wojska Polskiego. To zadanie na dziś i na jutro. Liczę tu na pełną lojalność oficerów i generałów Wojska Polskiego wobec Konstytucji, wobec interesów naszej ojczyzny i chcę osobiście zagwarantować, że partyjne wpływy i partyjne interesy w Wojsku Polskim zakończą się po 15 października. Dziękuję bardzo.